Sypis, co ty taki dzisiaj jesteś smutny? A tam. Jesień przyszła. Nic mi nie idzie dzisiaj. No kompletnie nic. Ale co tam? Wpadłem na pomysł, że chyba zostanę bluesmanem. Dlaczego? Bo oni tylko o smutnych rzeczach śpiewali. A ja w sumie dzisiaj same smutne rzeczy mam. Nie no, poczekaj, no nie jest źle. Wiesz, kto bluesa wymyślił? Smutni ludzie. No dobra, no ale... No, smutni ludzie. No ale wiesz, kto i gdzie? No kto i gdzie? Murzyni na polu bawełny. Co? Dobre! A jakby tak z drona to zobaczyć, to wiesz, jak to by fajnie wyglądało? Co? Jak z drona zobaczyć, jak fajnie by wyglądało? No taka, wiesz, sztuka taka awangarda. Nowoczesna sztuka, no. Grafika. Co za głupoty opowiadasz? Jaka grafika, jaka awangarda? No, murzyni na polu bawełny. No dobra, no ale co? No co z nimi? No murzyni na polu bawełny. Jak ty nic nie rozumiesz. W ogóle sztuki nie łapiesz. No to mi wytłumacz. No, z góry jakbyś zobaczył z drona z wysokości. Czarne kropki na białym tle. A o to ci chodzi. No dobra, no ale mi nie chodzi mi o to, że czarne kropki na białym tle. No nie masz tak źle jak oni. Jak to? No przecież oni byli niewolnikami i bawełny zbierali za darmo, nic im nikt nie płacił. No to rzeczywiście lipa. No ale mój dzisiejszy dzień... Tak, jakbym bawełnę zbierał za darmo na tym polu. No ale co się stało? No budzę się rano, głodny jestem, myślę sobie, pójdę do sklepu, kupię batona. No to szukam pieniędzy. W plecaku znalazłem trochę, w kurtce, w kieszeni, ze skarbonki trochę tam wygrzebałem. Uzbierało się te 3,50. No dobra, idę. Wychodzę, słońce świeci. 5 kroków zrobiłem, jak lujło! No to uciekam. Ale klucza zapomniałem, drzwi się zatrzasnęły, mówię, dobra, trudno, zmoknę. Idę. Idę. Chłop na motorynce jechał, wjechał w kałużę, całego mnie ochlapał tym błotem. Mówię, dobra, nie jest źle, z cukru nie jestem. Idę dalej. Idę. Jak się poślizgnąłem na liściu mokrym, jak wyrżnąłem o chodnik, to mi 2 złote spadło do studzienki. No myślę sobie, dobra, 1,50 zł mi zostało, coś tam kupię. Ale by się to 2 złote wyjęło, zaglądam, mówię, no, nie będę się w tym babrał, co tam jest. Idę. Wchodzę do sklepu, mówię, że dzień dobry, poproszę tego batona. No to mi mówi baba, 2,70 zł. No mówię, kurde no. Nie to mi wpadło do studzienki, co wpaść powinno. Mówię, proszę pani, a mniej by nie dało rady? Ona mówi, nie. Dobra, trudno. Wychodzę ze sklepu, wracam do domu. Idę, myślę, co by tu kupić, no głodny jestem. Pieniędzy nie mam. Idę. Może coś Emilka tam zrobiła na obiad, chociaż średnio to widzę. No ale idę. Jak wyrżnąłem o chodnik 2 razy, o krawężnik się potknąłem, bo płytka wystawała, nos rozbity. Mówię, dobra Cypis, nie jest tak źle, jak mogłoby być. Wstaję, no lepiej nie mówić. No ale co? No mów Cypis, no. No mów, jak powiesz, to może ci pomogę tekst do piosenki ułożyć. Próbuję się podnieść, mówię, dobra, no, nie jest tak źle. I tu nagle, zium! No. Ale co? UFO przeleciało? Rakieta? Co, samochód?
No. No i co? Ochlapał cię? Żeby tylko. Ja bym chciał, żeby on mnie ochlapał. No to co zrobił? No najechał mnie na plecy, przejechał i pojechał dalej. Radziecki Zył 130. No kawał żelastwa na koła. No jeszcze nie jest tak źle, no. Mógłby, nie wiem, no czołg po tobie przejechać. Nie jest źle? Nie jest źle? Wiesz, jak Zeus 130 wygląda? No wiem. Tylko, że on był załadowany cały betonowymi płytami. Na budowę jechał. No nie, no to już gorzej, no. A co dalej? Dalej? Ledwo się podniosłem po 3 godzinach. Ludzie mi nie pomagali, bo myśleli, że jakiś żul leży w kałuży, no to se niech leży, no może się położył, bo mu pasuje, może się kąpie. No i tyle, no. 3 godziny doszedłem do domu, Emilka mówi, gdzie ty byłeś? Obiad ostygł, to już zjadłam, czekasz do kolacji teraz. No i co? Siedzę i czekam, głodny. A ci mówię, chyba bluesmanem zostanę. A to jak chcesz, to zostań. Albo wiesz co, może idź popracuj tam na polu bawełny. Może ci będzie lepiej. Tak mówisz? No tak, z tego co słyszę, co ty mówisz, to doszedłem do wniosku, że tam ci murzyni to nie mieli jeszcze aż tak źle na tych polach bawełny. No widzisz? Jak to szybko można zdanie zmienić? Ci mówię. Lipa!